Sławomir Mrożek, artysta. Kogut przeczytał ogłoszenie. Potrzebujemy zwierząt. Cyrk. Zgłoszę się, powiedział składając gazetę. Zawsze chciałem być artystą. Po drodze snuł wielkie plany. Sława i pieniądze, a może nawet Wyjazdy za granicą. I z powrotem, dodał Lis. Dlaczego z powrotem? Za granicą podpiszę kontrakt z metro Godwin Meyer. Dyrektor przyjął go na świeżym powietrzu, gdzie urzędował. Właśnie rozwijano namiot cyrkowy. Ja i Lis zatrzymaliśmy się opodatkowy. Bardzo mi miło, że pan się do nas zgłasza. Można poznać godność? Lew! Przedstawił się kogut krótko. Lew? Zdziwił się dyrektor. Czy jest pan tego pewny? Ewentualnie tygrys. No dobrze. Wobec tego niech pan zaryczy. Kogut? zaryczał, jak umiał. Owszem, nieźle, ale są lepsze lwy od pana. Gdyby pan się zgodził na koguta, to co innego? Wtedy mógłbym pana zaangażować. Ja dla pana przyjemności nie będę udawał ptaka, obraził się kogut. Żegnam wobec tego. W drodze powrotnej kogut milczał ponuro. Wreszcie nie wytrzymałem. Co ci strzeliło do głowy? Dlaczego chciałeś grać lwa? Jak to? Dlaczego? Odpowiedział za niego lis. Czy widziałeś kiedy artystę bez ambicji?